Dzień dobry moi drodzy. Nie tak dawno wylałem na was porcję optymizmu porannego. Dzisiaj moi drodzy, suplement w postaci danych liczbowych do porcji optymizmu porannego. Czyli warunki życia na świecie podeptają się z niezwykłą prędkością. Wpis na blogu Forum Obywatelskiego Rozwoju. I tutaj autorem tekstu jest Marian L. Tupi z wolnościowego amerykańskiego Cato Institute i Human Progress Org i tłumaczył Aleksander Mielnikow z Forum Obywatelskiego Rozwoju, czyli jednych z niewielu obrońców normalności w polskim życiu społecznym. Czyli Forum Obywatelskiego Rozwoju to, jak już mówiłem, jedni z niewielu obrońców normalności w obecnym porządku społecznym. Szczególnie zaś normalności na polu ekonomicznym. Zjedźmy zatem w dół i zobaczmy, co te oni mają mądrego do napisania. Skupmy się na danych liczbowych, pomińmy tutaj retorykę. Wzrost realnego PKB na mieszkańca. Realne PKB, czyli ktoś, kto to liczył, zdaje się, że uwzględnił inflację. Skoro tutaj jest słówko realne, moi drodzy. I tutaj na świecie z 8858 do 10194 wzrost 15,1% w latach 2005-2015. Dobra, powiedzmy, to jest realne PKB, mierzyli to na danych 2010 roku. Dobra, powiedzmy, to jest wartość realna uwzględniająca inflację. I tutaj w Afryce subsaharyjskiej, i tutaj w regionach szczególnie biednych, takich jak Afryka subsaharyjska, Indie i Chiny, nastąpił szczególnie istotny wzrost. W Afryce subsaharyjskiej z 1363 do 1660 wzrosło 21,8%, czyli całkiem fajnie. Indie z 982 do 1751. Wzrost do 78,3%, czyli ten wzrost realnego PKB w chwili obecnej przekłada się, moi drodzy, na rosnącą w Indiach klasę średnią. Czyli innymi słowy, ktoś, kto popierdalał na rowerku, kupuje sobie motorynkę, a ktoś, kto popierdalał na motorynce, kupuje sobie używany samochód. I na tym polega, moi drodzy, postęp społeczny. Ktoś, kto nie miał lodówki i zamrażarki, kupuje sobie lodówkę i zamrażarkę, nawet używaną. Ktoś, kto nie miał telewizora, kupuje sobie telewizor, nawet używany. I mniej więcej na tym polega, jeżeli miałbym obrazowo tłumaczyć, wzrost PKB o 78,3% na mieszkańca. I tutaj, jeżeli chodzi o Chiny, to tutaj Chiny w dalszym ciągu intensywnie nadrabiają lukę rozwojową wynikającą z długich dekad komunizmu, czyli innymi słowy, to fakt, że poluzowali nieco smycz obywatelom. I co jest tutaj niezwykle istotne. Przy czym ta dana tutaj może być nieco zafałszowana przez i nie oddawać realnego poziomu życia społeczeństwa, ponieważ PKB jako takie do PKB we wzorze wlicza się w wydatki publiczne. Czy innymi słowy, rozdęte inwestycje typu autostrady prowadzące donikąd, studia w miasta, w których nikt nie mieszka, mogą bezsensownie boostować PKB, które po przedzieleniu przez liczbę mieszkańców może dawać dużą liczbę i duży wzrost, z którego może nic nie wynikać. Zatem nad tą daną stawiam ostatnią pytajnik. Moja ekonomiczna ostrożność nad ostatnią daną, tą, która jest teraz podkreślona na niebiesko, stawia pytajnik. Ale tutaj, o ile do PKB można się jeszcze czepiać, no i do metodologii liczenia PKB i do tego typu rzeczy można się czepiać, co ja też robię, to do współczynnika umiejętności niemowląt już nie bardzo. No i jeżeli chodzi o współczynnik umieralności niemowląt globalnie, na 1000 porodów spadł z 44,3 do 31,7, czyli 28,4%. Czyli innymi słowy, więcej niż co czwarte dziecko, które by nie przeżyło, teraz przeżywa. O! W Afryce subsaharyjskiej spadł o 30%, czyli to trzecie dziecko niemowlę, które by nie przeżywało, przeżywa w Afryce Subsaharyjskiej, przeżywa poród. W Indiach ten spadek 32,1%, czyli znów spadek o
praktycznie 1/3, bo 1/3 to jest 33,3 w okresie, moi drodzy. Czyli innymi słowy, o 1/3 dzieci mniej w Indiach umiera podczas porodu. A natomiast w Chinach, uwaga, uwaga, o połowę mniej dzieci umiera podczas porodu. I to jest prawdziwy postęp cywilizacyjny, moi drodzy. Nawet większy niż jakieś tam lodówka, jakaś tam motorynka, jakieś tam nowe autko. Ponieważ śmierć dziecka w czasie porodu jest zawsze dla rodziców traumą. A im mniej tej traumy na świecie, im więcej dzieci przeżywa, im więcej ludzi ma szansę się rozwinąć, ma szansę przeżyć poród, ma szansę dojść do okresu dziecięcego, rozwinąć się na dorosłych i tak dalej, tym lepiej, moi drodzy. Tym większe propsy dla współczesnej cywilizacji naukowo-technicznej, tym większa podwójna okejka moja dla współczesnej cywilizacji naukowo-technicznej. Jeżeli chodzi o wzrost długości życia, to globalnie nie jest on imponujący, 3,6. Czyli innymi słowy, no, rośnie, rośnie, ale tak, no, 2 lata, no, z jednej strony dużo, bo w ciągu 2 lat można okrążyć świat dookoła, jak się ma oszczędności na emeryturze, z drugiej strony nie tak dużo, ale dalej, jedźmy dalej. W Afryce subsaharyjskiej jest to wzrost o 12,7%, czyli jak się umierało po 50 średnio, tak teraz się umiera przed 60 średnio. Jest to 6,6 lat wzrostu średniej długości, oczekiwanej długości życia, czyli bardzo dużo. W Indiach żyje się o 3,8 roku dłużej średnio. I w Chinach też się żyje nieco dłużej, przy czym wzrost długości życia w Chinach jest mniejszy niż wzrost długości życia globalny, co jest ciekawą informacją również. Skala deficytu żywności, kilokalorie w przeliczeniu na jednego człowieka dziennie. Moi drodzy, te dane matematyczne, jak mi ktoś nie wierzył na poprzednim vlogu, świadczą dobitnie, jednoznacznie. Skala problemu głodu na świecie spada i jest coraz mniejsza. I możecie mi tutaj wierzyć. Wierzyć, bo macie tutaj dane liczbowe, zatem drodzy lewacy, przestańcie pierdolić o rosnących nierównościach. No i co z tego, że nierówności rosną, skoro coraz więcej ludzi ma co fryć? Dziękuję. Afryka subsaharyjska, wzrost liczby ludzi, którzy mają co wryć o 1/4, czyli 1/4 głodnych mniej w Afryce subsaharyjskiej. Znaczy tutaj mamy spadek skali deficytu o 24,6%, czyli innymi słowy o 1/4 mniej niedożywionych osób. Indie 28,3, prawie 1/3. 5% dzieli tą wartość od 1/3. Czyli tutaj kolejny spadek, a radykalny spadek niedożywienia jest w Chinach, gdzie ludzie dawniej, za czasów towarzysza Mao, głodowali, tak teraz mają pełne brzuszki. Jak tylko do Chin, moi drodzy, zawitał kapitalizm, to ludzie od razu mają pełne brzuszki, a nie głodują, jak za socjalistycznego towarzysza Mao, gdzie wszyscy byli równi, co prawda, ale wszyscy te wzdychali z głodu albo w łagrach. Tak. A teraz, kiedy jest tam łagodniej, kiedy co prawda i tak jest chujowo, ale jest łagodniej, przynajmniej ludzie nie zdychają z głodu na masową skalę. Jedźmy dalej. Liczba osób niedożywionych w milionach. I tutaj globalny spadek o 22%, czyli 200. Praktycznie prawie 200 milionów mniej głodujących. 200 milionów, moi drodzy. Jak mi ktoś jeszcze tutaj, jak mi ktoś piśnie coś, że GMO jest złe, to go normalnie palnę w ryj. W mojej obecności. Jedźmy dalej. W Afryce subsaharyjskiej spadek ten jest niestety najmniejszy i sporo mniejszy od średniej. Moi drodzy, tutaj jest sporo mniej od średniej. 6,3%. Czyli ze 159 milionów do 139 milionów.
Indiach spadek liczby niedożywionych o 40 milionów, czyli o prawie 40 milionów, to po odjęciu daje liczbę 39. Ta wartość. Więc to jest mniej więcej tyle, co ludność Polski. Tyle osób głodujących jest mniej w Indiach, niedożywionych. A w Chinach spadek z 212 milionów do 140. Spadek o 72 miliony. 72 miliony mniej głodujących. Dalej. Niedożywienie w stosunku do społeczeństwa. Globalnie z 22,5 do 18%. 22,5 do 18%. Spadek 20%. Z 6,2 do 22,3. Spadek 14,9%. 20,9. Innymi słowy, od 1,5, znaczy od 15% do 38%. Największy spadek niedożywienia w Chinach. I co? Co kurwa prawacy? Okcydent upada? Cywilizacja Okcydentu upada? Taki chuj. Cywilizacja współczesna ma się świetnie. Cywilizacja współczesna się rozwija. Cywilizacja współczesna rozwiązuje globalne problemy. Cywilizacja współczesna jest najwspanialszą cywilizacją, jaka kiedykolwiek istniała. A ci, którzy twierdzą inaczej, są niedouczeni i nie znają danych liczbowych. Rzekłem. Ho, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Do usłyszenia następnym razem.